Ta nasza noc dość skości, kamień w drzewach po gałęziach. Ta nasza noc dość kamieniu młoda w lesu kpi. Ekstremalna sytuacja, nie wiem, czy sobie przypominacie, to była Marka w klasie. Tajwan już był. I jak jeden z kolegów Marka z klasy udał wisielca. Nie mówmy, na razie nawet z kami. W każdym razie pani profesor Noskowa z Tajwanu szła i patrzy się na drugim piętrze, za oknem wisi jej uczeń. Zemdlała oczywiście. Ta nasza młodość, ten szczęsny czas, że para skrzydeć zwiniętych nas. Ja na zawołanie potrafiłam zemdleć. Tak, tak. Bardzo wiarygodnie. Zdarzało ci się to nawet bardzo na ulicy. Bardzo wiarygodnie. I była taka sytuacja. Zrób coś. Musimy dzisiaj przedłużyć, bo ja się spodziewam pytania. Ja. Dobrze, siedzę. Pani profesor Sajkiewicz. Marysiu, dlaczego ty jesteś taka blada? Pani profesor, imdlałam w tym momencie i oczywiście dwoje, troje uczniów natychmiast wychodziło ze mną. Ta nasza młodość z kości i krwi, ta nasza młodość, co z czasu bisz. Uczył pan stępień. Ustawiał nas przed wejściem do gabinetu w dwuszeregu. Miał taki kij. I tak podchodził, jak ktoś tam źle stanął, a my tam wystraszeni, to wszystko takie jeszcze płochliwe. On tak chodził, i tak tym kijem. Boże, ja sobie myślę, jak to tak ma dalej wyglądać, to niech to diabli wezmą, to pod cholerę mi ten cały ogólniak. Ta nasza młodość, ten szczęsny czas, ta para skrzydeć zwiniętych. Wtedy popularne były trójki klasowe, chodzili rodzice i nauczyciele po oławskich lokalach sprawdzać, czy nie ma tam młodzież, nie chodzi do tych lokali, czy zamiast uczyć się, czy nie odwiedzają przybytków zła, jakie wówczas traktowano. Ta nasza młodość, ten szczęsny czas, ta para skrzydeł zwiniętych w nas. Maturę to pamiętam, że pani Noskowa wysłała mnie z egzaminu ustnego do fryzjera, bo miałem za długi włos. Borek Wojciechowski wyprosił jakiegoś tam klienta, mówi tutaj muszę tego pana ostrzec w pierwszej kolejności. Ta nasza młodość z kości i krwi, ta nasza młodość, co z czasu. Przygotowania do studniówki były dość nerwowe, dlatego że my, przez to, że wśród trzech naszych klas jedna była całkiem żeńska, wiadomo było, że będzie za mało chłopców, bo niektóre dziewczyny owszem miały swoich chłopaków, ale szkoła sobie nie życzyła, może nie cała szkoła, ale no, grono pedagogiczne wtedy nie życzyło sobie, żeby przychodzić z kimś obcym. I zaprosiłyśmy sobie chłopców ze szkoły żeglugi śródlądowej. Ileś podejść żeśmy robiły, żeby tych chłopców zaprosić. Pani Noskowa powiedziała absolutnie i nigdy. I jak już nam się udało, że zostali zaproszeni, to zmarł dyrektor tej szkoły i pogrzeb był w dniu naszej studniówki. Ta nasza młodość z kości i krwi, ta nasza młodość, co z czasu pisz, co nie ustoi w miejscu zbyt długo. Potem drugą, ta nasza młodość, ten szczęsny czas, ta para skrzydeł.